Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj, jak widać, będzie od kuchni i będzie na ostro. Będzie na ostro, ponieważ chciałem przeprowadzić tutaj recenzję, może nie, bo jestem za głupi w tym temacie, żeby recenzować, ale przeprowadzić sobie opis, pokazać, jak działa system do ostrzenia noży, który dostałem możliwość wytestowania go. Dostałem też instruktaż tydzień temu na jednym ze zlotów, mniej więcej jak to wygląda i który bardzo mi się spodobał, ponieważ ja się na tym nie znam i moje całe doświadczenie, jeżeli idzie o ostrzenie noży, to mogę już tutaj zaprezentować, żebyśmy wiedzieli, jaka jest różnica. To co? Do tej pory sobie ostrzyłem noże na kamieniu, takim zwykłym z Julii. Z tej samej Julii kilka takich śmiesznych a la diamencików mam o gradacji od 120 do 360 oraz o gradacji 600 taki diamencik do ostrzenia. Jak widzicie, to jest wszystko do ostrzenia z ręki i takie też są moje doświadczenia do tej pory, jeżeli idzie o ostrzenie. Czy to jest skuteczne? No, jeżeli nóż sobie stępiłem, to tymi rzeczami mogłem sobie podostrzyć. Z ręki, nie wprawną ręką, w związku z tym te ostrzenie było no takie, że jak był tępy, no to po prostu troszkę się naostrzył, podostrzył. Prawdopodobnie w moim wykonaniu o jakiejkolwiek powtarzalności, czy też bardzo ładnym jakimś wykończeniu tego ostrzenia nie mogło być mowy, a jako że na noże zajawkę mam coraz większą, to i w pewnym momencie trafiłem na temat, że jak już jestem w domu i go umyję po użyciu w terenie, no to chciałbym go tak fajnie przywrócić do ostrości krawędź tnącą, żeby było ładnie jak po zakupie ze sklepu. Nie udawało mi się to, no ponieważ środki mam takie, powiedzmy, troszkę lepsze niż ostrzałka z Ikei kupiona za sprawą tego kamienia. Kamieniem też trzeba swoją drogą umieć się posługiwać, więc to jest sztuka, która jeszcze jest długo przede mną. Ale tutaj z ratunkiem przyszedł wasz system, który miałem okazję się pobawić tydzień temu w terenie. Dostałem, jak wspomniałem, od kolegi możliwość przetestowania go sobie tutaj teraz w domu w weekend, więc bardzo mi się spodobał i taki trochę na szybko materiał bez przygotowania ja lecę bez swojego konspektu, który zazwyczaj mi daje komfort psychiczny, żeby się nie pogubić. Więc tak, przejdźmy sobie do rzeczy. Omawiany system do ostrzenia noży z terenu, jak już wracamy, to jest Ruixin Pro RX008. Ja tam dam tutaj widok i pewnie sam produkt na przebitce. Tutaj mam wyjętą instrukcję, żeby być profesjonalny. Mój konspekt to jest ta instrukcja tutaj wyjęta z opakowania. Więc tak wygląda system i jego pełna chińska nazwa. Z tego co patrzyłem, to on jest do zakupienia na chwilę obecną. Mamy końcówkę 2021 roku, więc ceny pewnie są dosyć płynne i nie jest powiedziane, że po nowym roku to wszystko nie pójdzie bardzo do góry. Więc na chwilę obecną to patrzyłem, że podstawowy system daje się tam z trzema kamieniami, jest do kupienia za 150 naszych PLN-ów na chwilę obecną. Od kolegi do testów otrzymałem ten system i tam jest w środku nawalona cała masa różnych dodatkowych akcesoriów w postaci choćby diamentów. Nie wiem, jak było kupowane, się nie podpytałem, bo to dosyć szybka akcja była, więc ja pokażę, jak działa system, ale to nie jest unboxing kupionego systemu, jakby przyszedł od was ze sklepu, ponieważ ja nie wiem, które rzeczy są tam podstawowe, a które rzeczy były dokupione osobno. Więc na sklepowej formie, w jakiej to przyszło, się nie chciałem skupić, chciałem pokazać, jak to działa, bo to jest coś, co dla osoby tak jak ja, amatorskiej, totalnie się nie zna, przy nożach zrobi prawdopodobnie bardzo fajną rewolucję, jeżeli idzie o obsługę i też chciałem powiedzieć, że to jest bardzo relaksujące, jak sobie człowiek siedzi wieczorem przy piwku, te noże do tej ostrości doprowadza. Więc nie przedłużając, jak ja to mam w zwyczaju, przejdźmy do opisu. Ze sklepu przychodzi nam w opakowaniu, nie wiem w jakim ze sklepu to przychodzi w formie. Ja to dostałem do testów w takim oryginalnym, bo nazwa jest tutaj wymieniona w takim opakowaniu. Widziałem w internecie, że chyba tam jest jeszcze kartonik dodany, no ale z kartonikiem nie będziemy tutaj do lasu jeździli. Więc w takim opakowaniu mieści się. Więc opakowania po otwarciu, wyjmujemy rzeczy, które no na bank, one musiały być w momencie zakupu, bo z tego się składa system. Ja właśnie myślę, że tylko przy tych kamieniach to są rzeczy, które być może przez kolegę były dokupione. No to jest rzecz podstawowa, czyli... czy to w instrukcji się jakoś nazywa? Dobra, w instrukcji po angielsku to się nie nazywa w żaden sposób, który by umiał mi to ładnie nazwać, więc ja sobie zaryzykuję. Otrzymujemy tutaj bazę, czyli uchwyt do mocowania na blacie na stole oraz główne ramię, które będzie nam nóż przytrzymywało. Więc sobie od razu będziemy to powoli tutaj montowali.
Ja przepraszam od razu za nieprofesjonalne kąty. Ja wiem, że jak są lepsi youtuberzy, bardziej profesjonalnie przygotowani. Tutaj guma do tego dochodzi, żebyśmy tego blatu sobie tutaj nie odcisnęli. O, więc z tej strony montujemy sobie jeszcze taką gumę. Co zwrócicie uwagę, to, że ja sobie jak wyjąłem, to popatrzyłem swoim humanistycznym od razu umysłem. To jest krzywe. Jak ja mam zrobić kąt, jeżeli samo ramię do trzymania noża jest krzywe? O tym za chwilę. Więc bazę sobie montujemy do blatu. Ja powiem, jak wspomniałem, przepraszam za brak bardziej profesjonalnego przygotowania. Za brak bardziej profesjonalnego przygotowania, jeżeli idzie o ujęcia, no po prostu mam sprzęt jaki mam. Ja może sobie tutaj dokręcę to jeszcze kamerą, żeby wam to pokazać, jak to wygląda w 3D. I mam nadzieję, więc montując to pamiętamy tutaj właśnie, żeby była guma, żeby sobie nie uszkodzić blaku. Dokręcamy. I tutaj jest, znajduje się właśnie ta nasza trzymaczka na trzy śruby imbusowe, która będzie mocowany tutaj nóż. Jedziemy z tym dalej. Więc montując to pamiętamy tutaj właśnie, żeby była guma, żeby sobie nie uszkodzić blaku. Dokręcamy. I tutaj jest, znajduje się właśnie ta nasza trzymaczka na trzy śruby imbusowe, która będzie mocowany tutaj nóż. Jedziemy z tym dalej. Kolejne elementy, które wyjmujemy, ja może właściwie z systemu to wyjmę wszystko. Ramię, za pomocą którego będziemy ustalali kąt ostrzenia pręta, który będzie trzymał nasze kamienie bądź diamenty. Część robocza z rozkładaną rączką. Tutaj przychodzi montaż, już o, tutaj mam akurat zamontowany jeden z diamentów, więc tutaj przychodzi, to jest ramię, którym będziemy pracowali, tutaj znajduje się diament. Ten pręt tutaj będzie mocowany do ramienia pracującego, w związku z tym będziemy mogli tym ramieniem przesuwać, jak za chwilę zresztą zobaczycie. Pod ramieniem na takiej kulce umieszczonej, które będzie nam regulowało kąt ostrzenia. To teraz możemy to wszystko zmontować, bo więcej nic nie ma. Gwint tutaj jest prosty, wkręcamy do poczucia oporu. A następnie blokujemy kontrującą śrubą, żeby nam to nie wylatywało. I to wygląda na razie w tej chwili w ten sposób. W dalszej części mocujemy nasze ramię, którym będziemy pracowali. Przy montażu, szczególnie jak ta rzecz jest pożyczona, to pewnie warto, żeby nie gubić elementów. Zawsze można później powiedzieć, co, brakowało jakiejś śrubki? Ja żadnej śrubki nie dostawałem, o żadnej śrubce nic nie wiem. Przechodzi ona tutaj. Przechodzi ona tutaj przez widoczną tutaj tą kulkę, która już widzicie, że to zaczyna mniej więcej wyglądać, o co tu może chodzić. Ostatni element montażu to jest nasze ramię z kamieniem. System jest zmontowany. Zmontowany system jeszcze bez założonego noża, zamontowanego wygląda w ten sposób. Idea działania będzie polegała na takich ruchach. Zatem możemy przystąpić powoli do montażu wszystkich akcesoriów, które są dołączone osobno. W torbie z akcesoriami znajdujemy, tylko ja podejrzewam, że to jest dokupione przez właściciela.
i oryginalnie znajdowalibyśmy tam, z tego co patrzyłem w opisie, 3 kamienie o różnej gradacji. Więc to podejrzewam, że było oryginalnie, nie wiem gdzie jest trzeci kamień. A z tego, z czego ja korzystałem jako akcesorium tutaj, które bardziej mi przypadło do gustu, to ładnie pokażę. To jest zestaw diamentów do ostrzenia. Gradacje zaczynają się tych diamentów od 240, idą dalej przez 600, przez 400, 600, 1000, 1500, 2000 i zauważyłem, że fajnie na sam koniec do polerki, tak na błysk i do gładkości, to prawdopodobnie jest kamień o gradacji jeszcze wyższej i wtedy mamy ładne lusterko krawiecznące, jest taka bardzo gładziutka, bez żadnych zadziorów. My dla testu sobie zaczniemy od gradacji 400. Zauważyłem, że niższe to, jak mamy porządnie zryty nóż, to możemy sobie chyba nową krawędź nocą wyprowadzić na niższej gradacji. Jeżeli idzie o ostrzenie i doprowadzenie tego do znowu ładnego stanu, to wystarczyło mi jechać od 400 do wyższych. Obracamy. Tutaj znajduje się sprężyna, w której umieszcza, nie w sprężynie się umieszcza, jak zamek w kałasznikowie, odciągamy sprężynę, montujemy i montujemy nasz diament. Jako patent ze zlotów to dostałem takie instrukcje, żeby diamenty służyły dłużej i ładniej się to robiło, żeby posmarować na czubku palca ten diament tutaj olejem i podobno jest lepiej. Nie wiem, ale robię i uskuteczniam. Na pewno w niczym nie szkodzi. A widać swoją drogą za sprawą oleju też, ile tych drobinek metalu przy korzystaniu, ile to schodzi, ile tego materiału noża jest zbierane. To co nam zostało przed rozpoczęciem pracy do zrobienia, to ustalenie kąta. I to jest najbardziej ważna w sumie rzecz. Kąt będziemy ustalali już z nożem zamontowanym, bo czemu nie? Będzie to lepiej wyglądało. Regulacja miejsca, gdzie montujemy nóż, tak jak widać tutaj, jest na 3 śrubach imbusowych. Kluczyk był dołączony w zestawie. Ja zobaczę, czy mam to odpowiednio już poluzowane. Możemy zamontować nóż i z wyczuciem dokręcić. I teraz tak, regulacja kąta. Najważniejsza rzecz, jeżeli idzie o zamiar, chęć efektu, który chcemy uzyskać, to ustawienie kąta. Jak ja wcześniej wspomniałem, patrzcie jaki badziew, to jest ustawione krzywo i w ogóle, więc to nie jest ustawione krzywo, tylko to jest ustawione pod bazowym kątem 15 stopni. 15 stopni oznacza, że jeżeli to ramię mamy ustawione na 0 stopni, to będziemy ostrzyli pod kątem 15 stopni. Jak ten kąt ustalić? No tutaj niestety do zestawu nie było dołączonej żadnej poziomicy. Tak jak na YouTubie widziałem, moją poziomicą jest telefon, który jest teraz kamerą kręcącą. W związku z tym ja nie mam tej możliwości, czyli rekwizyt. Ściągacie sobie aplikację poziomica ze sklepu Google'a i ja popatrzyłem, że ona jest w miarę dokładna. Daje, jak z tyłu mam płaski, to wyszło, że jest 0 stopni. Ustawiacie sobie na tym ramieniu tutaj i będzie pokazywało, pod jakim kątem ramię jest. Pamiętamy, to ma 15 stopni. Jeżeli będziemy mieli ramię na 0 stopni, tu pokażę 0, to jak wspomniałem, będziemy ostrzyli na 15 stopni. Jak widzicie, ja mam tu podniesione trochę wyżej do swojego ustawienia, ponieważ ja swój nóż chcę ostrzyć i sobie ostrzę pod kątem 18 stopni. I co jest ciekawe, to jeżeli sobie popatrzycie, bo mogę tutaj właśnie pokazać, regulujemy wysokość kąta za pomocą tego pokrętła. I jak widać, kąt nam się zmienia. Dodatkowych elementów niezbędnych tutaj nie ma, bo jak widzicie, tutaj jest kolejna obejma ze śrubą imbusową. To jest taka obejma do pamięci ustawionego kąta. Czyli ja mogę Wam pokazać i nie bawić się poziomicą, od nowa ustawiać tego kąta, ponieważ ja mam tutaj zakręcone na tych trzech stopniach ustawienia tego ramienia, ponieważ 15 tutaj plus 3 podniesienia daje nam 18, czyli taki kąt, który ja sobie chciałem zadać. Ja już ten nasz ten diament mam tym olejem posmarowany wcześniej, żeby nie zapaszkać olejem sprzętu, nagrywania i całej reszty.
I tak naprawdę, jeżeli nic nie zapomniałem, to jest wszystko. Więc ja sobie tutaj jeszcze przyblokuję tylko w pozycji na tej wysokości o plus 3 stopnie, plus 15, 18 stopni. I możemy zaczynać bardzo fajną i relaksującą zabawę pod kątem ostrzenia. Z tego, co miałem też poinstruowane od osoby, które lepiej się znają, to nie dociskamy tej wajchy na maksa, żeby piłować mocno, żeby ten diament działał i zrywał nam to ostrze. Praktycznie pod ciężarem samego diamentu i ramienia robimy sobie tylko delikatne ruchy. No tutaj mi opakowanie troszkę przeszkadza. Robimy sobie delikatne ruchy. Kamień mam włożony 400, od tego momentu zaczynam. I powtarzamy to sobie przez jakiś czas, dwie szkoły. Jeden ze znajomych mówił, ustawiasz sobie zegarek, robisz minutę jedną stronę, i druga strona robisz drugą minutę. Inny z kolei mówił, że jak się za długo z jednej strony jedzie, to tu się robi taki nawis, więc lepiej częściej zmieniać stronę tego ostrzenia. Jak zmienić stronę ostrzenia? To jest system, wszystko jest wymyślone. Mianowicie odchylamy sobie, troszkę siły trzeba, to ramię, przekręcamy, puszczamy, nóż mamy z drugiej strony, kontynuujemy tą samą czynność. Gdy jesteśmy zadowoleni z efektu, pora na zmianę gradacji. Z 400 zwiększamy gradację i dajemy sobie następne. Następnymi gradacjami tutaj u mnie jest 600, 1000, 1500, 2000. Nie będę pokazywał, jak przechodzimy przez kolejne, bo nie o to chodzi. Wystarczy, że pokażę, jak się zmienia na kolejne wyższe gradacje. Więc tak jak już bym kończył ostrzenie. Ja tutaj nie chcę tego ostrzenia za bardzo sobie tutaj popsuć, bo ja szczerze mówiąc już mam jedno ostrzone do 2000 i tym kamieniem ceramicznym, więc to na potrzeby pokazania filmu, ale ja nie chcę sobie od nowa tego ostrza zjechać. Ktoś może powiedzieć, że nie, że to jest mora, a ja pojechałem na inny kąt niż Skandi powinien tutaj jechać. No takie życie, nie chcę robić sobie, to jest mora, nie będę niszczył i używał sobie diamentu, żeby jechać na po pełnym szlifie, jak tutaj w tym wypadku to jest. To dla wytłumaczenia, że wiem, że mora ma inny szlif niż to, co ja robię tutaj. No ale nożyk za 30 zł, dam sobie prawo ostrzenia go tak, jak mi pasuje, a nie żebym się nad nim specjalnie tam musiał jakoś spuszczać. Wymiana ponownie kamienia. Odsuwamy. Zaciskamy, odwracamy i powolutku sobie jedziemy. Ile to czasu powinno zająć, to uczciwie powiem, nie wiem. Robię to tyle czasu, aż mam frajdę i czuję powoli, że na ten nóż to wystarczy. Jedna strona zrobiona, odwracamy. I jedziemy dalej. Ja tu widzę, że mi się małe ryski porobiły, więc jeszcze już na sam koniec, bo system pokazałem, jak działa i że jest fajny. To biorę sobie ten ceramiczny kamień i sobie to wypoleruję. Nie wiem, jaka to jest gradacja, ale powoduje, że krawędź nąca wygląda jak brzytwa. Więc myślę, że jakieś 3-4 tysiące jest opcją. O, widać, że to, co sobie przed sekundą na pokaz popsułem, to wraca z powrotem do jakości. Więc powiem wam, że bardzo relaksująca rzecz, wieczorem do piwka, zamiast jakiegoś filmu czy głupich wiadomości, jak najbardziej będzie to pożytecznie spędzony wieczór. Więc chciałem podziękować za uwagę. Tak krótki taki materiał, na spontanie ja go nie planowałem, ale naprawdę mi się rzecz spodobała i pomyślałem sobie, głupia sprawa, co ja chciałem zrobić. Bezpieczeństwo przede wszystkim, no zawsze mamy to ostre części. Chciałem odwrócić sobie, żeby móc ten nóż wyjąć, odwrócić sobie tą wajchę i prawie sobie przeciąłem rękę na pół. Więc jak dla mnie, mając pierwszy raz kontakt z czymś takim, to powiem, że jest to dla mnie totalna rewolucja. Nie są to jakieś kosmiczne też pieniądze. Wspomniałem te 150 zł mniej więcej, chociaż ja podejrzewam, że koszty spokojnie tutaj podnosimy przy zakupie tych
diamentów, a jak się pobawiłem na kamieniu, oczywiście jak najbardziej może być tylko brak praktyki, ale diamenty do ostrzenia są bardzo wdzięczne. Więc myślę, że ten koszt mógłby być trochę większy, no ale w stosunku, jeżeli już nas stać na nowe telefony i tak dalej, to jeżeli ktoś ma trochę tych noży i z nich korzysta, to nawet troszkę większy wydatek niż te 150 zł, niech to będzie, nie wiem ile może podejść. Dobra, ja patrzyłem, zestaw 3 czy 4 takich diamentów o różnej gradacji to jest plus 80 zł. Więc wtedy byśmy się na chwilę obecną zamykali do 250 zł w całości. A co jest najfajniejsze? To, że ja wiem, że ja sobie w cudzysłowie zniszczyłem szlif Mory, nie jest oryginalny morowski. Tu pewnie nie będzie widać, no bo takie warunki, ale bardzo fajna krawędź tnąca, nowa wyprowadzona, świeci się, jest bardzo gładziutka. I ja dotychczasowymi sprzętami, czyli kamieniem i jakimiś tam diamencikami z Julii, czegoś takiego zrobić nie umiałem. Jak ręka jest niewprawna z kolei, to ten system daje bardzo fajną powtarzalność efektów. Więc dziękuję za uwagę. Następnym razem wypadałoby się spotkać w terenie, więc takie też jest plany. Niech tylko się troszkę z dniami coś porobi, bo na chwilę obecną mamy koniec listopada, więc mają kilka godzin. Wieje i leje przez większą część doby. Do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich.